Zacząć od oświadczenia, że nie jestem psychologiem, lecz cybernetykiem. W związku z tym to, co tutaj będę mówił, jest wiedzą cybernetyczną, a nie psychologiczną. To oczywiście oświadczenie składam nie po to, żeby sobie tutaj wizytówkę sformułować, tylko że to ma pewne konsekwencje. Pierwsze pytanie, które się Państwu może nasunąć, to czy wiedza cybernetyczna jest lepsza od psychologicznej? Otóż na to pytanie nie mógłbym dać odpowiedzi z tej prostej przyczyny, że każda wiedza jest dobra w tym, co robi dobrze, tylko się różni metodami i rozmaitymi konsekwencjami. I chcę powiedzieć, na czym te różnice polegają. Otóż na tym, że psychologia jest nauką empiryczną i wobec tego jej tryb postępowania polega na obserwacji objawów zachowania człowieka po to, żeby z tych obserwacji wyciągnąć pewne wnioski co do mechanizmu tkwiącego wewnątrz i jego budowy, funkcjonowania, zasad funkcjonowania, które te objawy powodują. Natomiast cybernetyka jest nauką o postępowaniu odwrotnym. Ona zaczyna od mechanizmu, który zna, a z tego stara się wydedukować, jakie muszą być objawy tego, co się w tym mechanizmie dzieje. Skąd cybernetyka zna ten mechanizm, o którym psychologowie tak się dopiero biją? Ano stąd, że wszystko, co się w człowieku dzieje, w sensie związku między zachowaniem człowieka a jego przyczynami, jest procesem sterowania. A cybernetyka, jak wiadomo, jest nauką o sterowaniu i wyprowadziła, wyodrębniła pewne prawa sterowania, które muszą być spełnione wszędzie, bez względu na to, czy chodzi o maszynę, człowieka, rośliny czy społeczeństwo jako system mający określone postępowanie. I wobec tego, że te prawa są znane, to gdy je zastosujemy do człowieka, to wiemy, co się z jego mózgu na przykład dzieje, wcale do tego mózgu nie zaglądając i to wcale jest niepotrzebne. Mianowicie wiemy, że na pewno płynie tam energia od wejścia do wyjścia, przy czym na wejściu są bodźce, które tam działają, na wyjściu są reakcje na te bodźce. I nikt, kto by chciał mózg porozcinać, żeby zobaczyć, czy tam energia na pewno płynie, nie powinien tego robić, bo bez takich zabiegów można go zapewnić, że tak się dzieje. A dzieje się tak dlatego, że to w fizyce zostało udowodnione. Żadne zjawiska nie zachodzą bez przepływu energii. Otóż cybernetyka zaczyna z innego końca niż psychologia. Zaczyna od przyczyn, a stara się domyśleć, jakie będą tego skutki. Natomiast psychologia zna skutki i stara się domyśleć, jakie są przyczyny. Do tego miejsca zdawałoby się, że jest symetria, tylko ze zmienionym kierunkiem postępowania. Ale teraz występuje następna kategoria różnic. A mianowicie, dzięki temu, że cybernetyka zaczyna od źródła, to znaczy od przyczyn i w dodatku robi to w sposób teoretyczny, to ten mechanizm, ten przyczynowy jest bardzo prosty. Dzięki jego prostocie można wyodrębniać pewne sprawy, pewne czynniki, jakie tam działają. Można przedstawić pełne pole możliwości tych. Czyli, że przynajmniej początek sprawy jest bardzo jasny. Sprawy się zaczynają komplikować dopiero, gdy przejdziemy do objawów, no bo tam następują wewnętrzne, rozmaite kombinacje, które sprawiają, że to już nie jest takie czyste na wyjściu. I to, co mówimy o zachowaniu człowieka z cybernetycznego punktu widzenia, jest pewnym uproszczeniem. Oczywiście uproszczenie jest pewnym odejściem od rzeczywistości, ale ma tę zaletę, że jak ktoś z Panów powiedział dzisiaj, wszystko co proste jest doskonałe, prawda? Ja co prawda tak szepnąłem do magistra Jędrzeckiego, że
pod warunkiem, że się odróżnia prostotę od prostactwa. Będę się starał przedstawić Państwu sprawy prosto, nie popadając w prostactwo. Więc dzięki temu to wszystko, co powiem, przedstawia się jako pewna lista czynników, kompletna, i wobec tego mamy poczucie pewnej jakiejś pewności w postępowaniu, że nic nie pominęliśmy, o niczym nie zapomnieliśmy. Tej pewności nie mają nauki empiryczne, psychologii włącznie, bo cokolwiek się na świecie zaobserwuje, to nigdy nie ma pewności, czy gdyby się poobserwowało jeszcze trochę, to czy by się czegoś tam dodatkowo nie doobserwowało, ale tak ucieka to nam z pola widzenia. Z drugiej strony nauki empiryczne mają tę zaletę, że mogą wyjść bardzo drobne szczegóły tego, co obserwują, i pod tym względem są znacznie bogatsze od nauk teoretycznych, które, jak wiadomo, wprowadzają pewne uproszczenia, oby tylko nie popadały w prostactwo. Teraz, proszę Państwa, przechodzę do meritum sprawy i chciałbym wypowiedzieć parę zdań mające postać stwierdzeń oczywistych, ale jak wiadomo, nic nie jest oczywiste, dopóki się tego nie usłyszy, znaczy dopóki się nie pokaże palcem na te oczywistości. Pierwsze oczywiste stwierdzenie jest takie, że zachowanie człowieka, mówię o człowieku, bo mógł mówić o maszynie i o zwierzętach i o czym jeszcze, czymkolwiek, ale mówimy o człowieku, bo to nas interesuje tutaj. Otóż, że zachowanie człowieka jest wynikiem tego wszystkiego, co stanowi przyczyny tego oddziaływania, a te przyczyny można podzielić na dwie kategorie. Mianowicie zależy od właściwości samego człowieka i od właściwości reszty otoczenia. To już jest kompletny podział, bo coś plus reszta to już jest wszystko. Więc właściwości człowieka stanowią tylko część przyczyn, które wywołują jego określone zachowanie, ale ta część nas będzie szczególnie interesować, co nie oznacza, że pominę tę resztę, prawda, tylko najpierw zajmiemy się człowiekiem. Otóż, krótko mówiąc, właściwości człowieka nie decydują o wszystkim, ale decydują w znacznej mierze o tym, jak się człowiek zachowuje. Przy czym z kolei te właściwości możemy podzielić na dwie dalsze podgrupy. Mianowicie na właściwości sztywne i właściwości elastyczne. To też jest podział kompletny, bo definicje tego podziału są takie, że sztywne właściwości są takie, na które nie możemy wywierać wpływu. To znaczy, one się nie poddają żadnym wpływom. A elastyczne są takie, które się poddają. Otóż, czy się coś poddaje, czy się nie poddaje, podział jest kompletny, bo nic trzeciego się nie wymyśli. Teraz, co to znaczy właściwości sztywne? Parę zdań na ten temat, bo łatwo tutaj o nie porozumie. Sztywne, to znaczy takie, na które nie można wpływać, nie znaczy wcale, że stałe, że jednakowe. Nie, one się mogą zmieniać, bo one się zmieniają same z siebie, to znaczy z racji budowy biologicznej organizmu, ale nie dlatego, że ktoś takie zmiany chciał wywołać czy podyktował, to nic z tego nie wyjdzie. Właściwości sztywne nie zmienią się ani pod wpływem perswazji, ani pod wpływem gruźb, ani pod wpływem represji. Natomiast na elastyczne można wpływać i to stosunkowo łatwo. Czy to jest tak naprawdę, że pewne właściwości są sztywne, a pewne są elastyczne? Wielu ludzi w rozmaitych zawodach humanistycznych z trudnością może uwierzyć w takie rozróżnienie, ponieważ istnieje dość głęboko zakorzeniony pogląd, że człowieka można wychować tak, jak się chce. To znaczy, jeżeli on postępuje nie tak, jak powinien, to znaczy, że wychowanie było nieodpowiednie i właśnie to są skutki tych mankamentów wychowania i mamy teraz właśnie tutaj powody do zmartwień. Otóż wychowywać człowieka można oczywiście tylko w zakresie właściwości elastycznych w związku z tym podziałem, który podałem. Natomiast nie mówię
Sprawne wychowanie nic sprawić w zakresie właśnie sztywnych. Dla przykładu, który chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, bo jest taki jak rąbnięcie toporem, żeby tę różnicę wydatnić, to powiem, że wszyscy oczywiście wierzą w skuteczność treningu i słusznie wierzą, bo trening, każde szkolenie, uczenie się w szkole i tak dalej, to wszystko polega na oddziaływaniu na właściwości elastyczne i trening jest oczywiście skuteczny. Ale żaden trening, na przykład biegacza, którego można wytrenować mięśnie, prawda, ruchy ciała i tak dalej, żaden trening nie sprawił, żeby u biegacza z dwóch nóg zrobiły się trzy, chociaż ta trzecia noga mogłaby się nawet i przydać, prawda, do podpierania tych dwóch, ale to się zrobić nie da. I wobec tego właściwość, która się wyraża liczbą dwa, te dwie nogi, jest sztywna. Można uciąć rzeczywiście jedną lub dwie nogi, ale to jest zniszczenie systemu, zniszczenie człowieka, a nie oddziałanie na jego właściwości. I dlatego to myślę, że dalsza dyskusja byłaby niepotrzebna na temat słuszności tego podziału na właściwości elastyczne i właściwości sztywne. Teraz, jeżeli chodzi o właściwości sztywne, to oczywiście one nas najbardziej interesują, dlatego, że w tym wyraża się odrębność człowieka od innych ludzi, bo każdy ma jakieś tam inne, ale sztywne i wobec tego nic się w nim zmienić nie da. Otóż dla uproszczenia terminologii, ten zespół właściwości sztywnych będę nazywał, tak jak to dotychczas robię w moich publikacjach, będę nazywał charakterem, a te właściwości sztywne będę nazywał parametrami charakteru. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości elastyczne, to one są poza charakterem. Gdyby ktoś chciał mieć jakieś całościowe ujęcie tych spraw, to bym powiedział, można się tu posłużyć terminem osobowość, pod warunkiem, że się będzie rozumiało tu wszystkie właściwości, zarówno elastyczne i sztywne, i wtedy można powiedzieć, że w osobowości to wszystko jest razem złączone, ale gdyby ktoś chciał, to powinien czy mógłby rozróżniać te rzeczy. Psychologowie posługują się terminem osobowość, dlatego że oni nie mają możliwości rozróżnienia tych właściwości elastycznych od sztywnych i wobec tego wszystko wrzucają do jednego wiadra zwanego osobowością i dla nich do osobowości należy zarówno to, że ktoś ma na przykład talent muzyczny, co w cybernetyce jest właściwością sztywną. Nie można nikomu nadać talentu do muzyki, nie można nikomu go odebrać. Ale psychologowie zaliczają do osobowości również to, że ktoś ma na przykład wyższe wykształcenie w odróżnieniu od ludzi mających niższe wykształcenie, bo to wykształcenie jakoś znamienuje. W cybernetyce to jest, są właściwości elastyczne, bo wykształcenie można otrzymać, jedni otrzymują, drudzy nie, można zapomnieć uzyskanego wykształcenia, jak to się dzieje na przykład w tak zwanym analfabetyzmie wtórnym, albo w tym, że wszyscy humaniści, którzy skończyli szkołę średnią, uczyli się matematyki, ale gdy w miesiąc po maturze zapytać, ile wynosi logarytm jedności, stają z przerażeniem przed tak trudnym pytaniem, bo już zdążyli zapomnieć, że logarytm jedności wynosi zawsze zero. Otóż przechodząc do tego charakteru, podam jego parametry, ale zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze wypowiedzieć pewne twierdzenia bardzo istotne dla traktowania człowieka w procesie jego wychowywania i w ogóle w stosunkach międzyludzkich. A mianowicie, między człowiekiem z jego właściwościami a otoczeniem, w którym człowiek żyje, a w danym konkretnie
sytuacją, którą to otoczenie w danej chwili stanowi. Oczywiście zachodzą pewne związki, przy czym dobrze, żeby to były związki optymalne. To znaczy, żeby z punktu widzenia interesu tego człowieka, żeby zapewniały mu one najlepsze możliwości. Ale oczywiście to jest tylko życzenie, bo w rzeczywistości to tam różnie bywa, przeważnie w jakimś tam stanie przypadkowym, byle jakim, który należałoby dopiero poprawić, doprowadzić do takiego stanu optymalnego. Że chodzi tutaj o optimum relacji, czyli stosunków między człowiekiem z jego charakterem, a jego otoczeniem, w którym, jego sytuacją, to każdy od razu łatwo sobie wyprowadzi z tego wniosek, że są dwie możliwości. A mianowicie, albo żeby człowiek się dostosował do sytuacji, zmieniając ten sposób relację na optymalną, albo żeby sytuacja się dostosowała do człowieka. To jest takie stwierdzenie ogólne, którego słuszności nie sposób zaprzeczyć. Otóż nie jest to takie oczywiste, dlatego że to ogólne stwierdzenie jest słuszne, ale tylko w odniesieniu do właściwości elastycznych. Natomiast nie jest słuszne w odniesieniu do właściwości sztywnych, czyli do charakteru. W odniesieniu do elastycznych są obie możliwości i wchodzą w grę. Zarówno to, że człowiek się dostosuje do sytuacji, jak i to, że sytuacja będzie dostosowana do człowieka. Dla przykładu, kiedy Polak udaje się do Luwru, żeby zwiedzić tamto muzeum możliwie szczegółowo i w tym celu chce korzystać z przewodnika po Luwrze, to są dwie możliwości. Albo nauczy się języka francuskiego i wtedy będzie mu łatwo z tego przewodnika korzystać. To jest wtedy dostosowanie się człowieka do sytuacji, no bo sytuacja jest jaka jest. Są przewodniki francuskie, żeby się do tego, żeby mieć optimum możliwości, to trzeba oczywiście przeczytać wszystko dokładnie, ale trzeba wobec tego nauczyć się dokładnie języka francuskiego. I tu człowiek się przystosowuje do sytuacji. Ale może być odwrotnie. Mianowicie kierownictwo Luwru, wiedząc o tym, że tam turyści z rozmaitych krajów, wydrukowało od razu tłumaczenia tego przewodnika francuskiego na rozmaite języki i z tym na przykład na język polski. I wtedy turysta polski nie musi się wcale uczyć francuskiego, wystarczy, że zna swój. I gdy przyjedzie tam, to kupi sobie ten przewodnik w tłumaczeniu polskim. Będzie miał to samo, jak gdyby znał język francuski. Ale tutaj widać, że to sytuacja się dostosowała do człowieka, bo turysta nie kiwnął palcem, żeby to móc robić, żeby móc czytać przewodnik. Natomiast poza nim, w tym Luwrze, zrobiono to dla niego i to zmieniono. Natomiast nie ma możliwości, nie ma takiej podwójności w odniesieniu do parametrów sztywnych. Jak powiedziałem, sztywne z definicji, z podziału są niewpływalne. Wobec tego tylko sytuacja może być zmieniona, jeżeli mamy uzyskać lepszy stan niż jest i nic ponadto. Z tego wynika kilka morałów, a mianowicie, że nie należy usiłować przerabiać komuś jego charakteru, bo to nic nie da, wywoła tylko kolizję, stratę energii i przykrości. Charakter naszego kontrahenta pozostanie bez zmiany, czyli że nie dostosuje się on do naszych życzeń. Natomiast jeżeli zechcemy, to dostosujemy siebie do nich, wtedy wszystko jest w porządku. Jeżeli my powiemy sobie, a my mamy też charakter, my też jesteśmy sztywni, to w takim razie nie pozostaje innego, jak się rozejść. W tej parze dwóch sztywnych nic się nie da załatwić, prawda? To szczególnie odnosi się do małżeństw, gdzie czasem lata upływają na wzajemnym próbach przekształcania sobie cudzego charakteru, bez żadnego dobrego skutku, a zawsze ze złym, to znaczy, że rzecz kończy się na eskalacji wojny wewnętrznej. Teraz wynika z tego również wniosek, że nie należy przerabiać własnego charakteru. Dlatego, że wielu ludziom się wydaje, o ja to mam zły charakter, ale tam dobrzy doradcy
nauczyciele, duchowni, duchowacy doradzają mu, trzeba nad sobą pracować. To jest oczywiście fraza, z której nie znaczy nic, bo owszem, można pracować, w sensie wyzwalone trochę, ale też można sobie poczytać literatury, której się dotychczas nie znało. Można pójść do drugiej szkoły, oprócz tej, która się skończyła. Ale to jest oczywiście, jesteśmy w elastyce. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, to nie bijmy się ze swoim charakterem, dlatego że to jest sprawa beznadziejna, będziemy tylko tracić czas i energię, zamiast pomyśleć, jak sytuację dostosować do nas, żeby to nam pasowało. Teraz z tego widać, jak ważną sprawą jest znajomość charakteru, bo co innego jest usiłować przerobić charakter swój albo cudzy, a co innego znać charakter nasz własny i ludzi, z którymi mamy do czynienia. Dlatego, że ta znajomość pozwala nam zrozumieć, co prowadziłoby do polepszenia tego stanu, skoro wiemy już, kim są z charakteru kontrahenci, obie strony. I żeby ten charakter poznać, to trzeba znać jego składniki, trzeba wiedzieć, o czym my właściwie mówimy. I tutaj pozwolę sobie wyrazić pochwałę pod adresem cybernetyki, że ona daje ten katalog tych parametrów i można odfajkować jeden za drugim i powiedzieć, co z tym, a co z tym. W odróżnieniu od psychologii, która ma tysiące i miliony obserwacji, objawów, ale to wszystko nie kategoryzuje się, to nie stanowi podziału, gdzie można by powiedzieć, tu jest mamy z tym do czynienia, tam z czym innym. To wszystko jest pewna mierzba, jak piasek na Saharze, gdzie trzeba się pogodzić z tym, że tego jest tak dużo, ale tego nie można ugryźć. Otóż tych parametrów charakteru jest 6. Jeżeli je podzielić na dwie kategorie, a robię to, czyli na parametry informacyjne i parametry energetyczne, to wypada akurat tam po 3. 3 informacyjne, 3 energetyczne. Proszę nie sądzić, że są to jakieś liczby kabalistyczne, że ja tworząc teorię cybernetyczną charakteru, to sobie pomyślałem, jaką by tutaj liczbę tak najlepiej dobrać. 3 to jest taka Bóg Trojcy lubi, prawda? Otóż nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Musi być 3 parametry informacyjne, musi być 3 energetyczne, o czym Państwo się zaraz przekonają, bo ja to wszystko położę na talerzu, prawda, gdzie nic, żadnych domniemań. Znając, to Państwo potrafią tak samo twierdzić, że jest na nich po 3, jak na przykład, żeby przedstawić twierdzenie Pitagorasa, nie trzeba wskrzeszać Pitagorasa. Wystarczy zajrzeć do podręcznika geometrii, żeby znaleźć tam dowód twierdzenia Pitagorasa i ten dowód może przedstawić nawet 10-letni chłopczyk i trzeba mu uwierzyć, że on ma rację, bo dowód podał, prawda, chociaż nie jego własnego autorstwa. Teraz, proszę Państwa, komentarz do tych nazw, parametry informacyjne i parametry energetyczne. Otóż ktoś mógłby powiedzieć sobie to zaraz, jak to jest. To my mamy znaczy do czynienia z dwoma czynnikami w tym organizmie ludzkim, z których jeden to jest taki przepływ informacji, a drugi to jest przepływ energii. Otóż nic z tych rzeczy, proszę Państwa, mamy do czynienia tylko z przepływem energii. Wszystko, cokolwiek się dzieje, gdziekolwiek z organizmem ludzkim i każdym innym włącznie, jest przepływem energii, na to nie ma rady. Tylko dlaczego wobec tego się rozróżnia energetyczne od informacji? Dlatego, że inna energia występuje w procesach informacyjnych, inna zaś w procesach energetycznych. Czym się ta energia różni? Oczywiście nie tym, że tu jest elektryczna, a tam na przykład cieplna. Nie, to nieważne jaka energia, tylko ważne jest, co ta energia robi. Otóż w procesach energetycznych jest to przepływ energii potrzebny do wykonania pracy. Więc na przykład, jeżeli mam zanieść walizkę 20-kilogramową na piętro o 10 metrów wyżej, to wiadomo, że to będzie wymagało 10 razy 20, 200 kilogramometrów pracy, którą mój organizm musi dostarczyć. I dlatego ten proces, który do tego skutku doprowadzi, jest procesem energetycznym, w tym sensie, że chodzi o energię roboczą, tą, która służy do wykonywania pracy.
Natomiast energia w procesach informacyjnych służy do czego innego, ona służy do rozróżnień. To znaczy, nie żadna praca tam nie musi być wykonana, tylko chodzi o to, czy ta energia płynie w tym kierunku, czy płynie w tym kierunku, do tego punktu, czy do tamtego punktu. W gruncie rzeczy, czy widzimy kolor zielony, czy czerwony, to energia, jaka dopływa do naszego organu wzroku, może być taka sama, tylko w innym miejscu, na inny receptor pada ta energia, która wyróżnia jeden kolor, a na inny, która wyróżnia drugi z tych kolorów. I to samo jest z każdą właściwością. Krótko mówiąc, my poruszając się w otoczeniu, chcemy rozróżniać mnóstwo rzeczy, bo to nam pozwala dalej reagować w kierunku usunięcia tego, co jest dla nas niepomyślne, a sprzyjanie temu, co jest pomyślne. Otóż, żeby coś odróżnić, to wystarczy tylko, jeżeli przepływ energii zmieni się w kierunku, natomiast sama energia może być bardzo mała i w gruncie rzeczy, o ile w procesach roboczych energia musi być taka, jaka jest potrzebna. Jeżeli ta walizka 20 kg ma być zaniesiona o 10 metrów wyżej, to musi być 200 kg pracy i ani 1 kg mniej. Natomiast w procesach energetycznych i informacyjnych to energia właściwie z powodzeniem mogła być równa zero, tylko niestety zero nie da nam żadnego rozróżnienia. Ale wystarczy, że była malutka nawet energia, to jej zmiana kierunku już wiele rzeczy robi. Wróćmy do tej walizki, jeżeli gdzie tu jest energia informacyjna. Ano w tym, że na przykład podejmujemy decyzję, czy tę walizkę podnieść lewą ręką, czy prawą. Albo czy ją przenieść na ten stół, czy na ten stół. W gruncie rzeczy energia robocza jest ta sama, bo stoły sobie takowe wysokości i wobec tego pomnożone przez ciężar tej walizki dadzą wynik ten sam. Ale przecież jest różnica między tym, czy ma być tu, czy tam, a ta różnica, czy energia ta sterownicza popłynie nam do lewej ręki, czy popłynie do prawej ręki. To zależy od tego, że się nastąpi to, a nie coś innego. Otóż teraz to chyba jest zrozumiałe, że w nazwie parametry energetyczne chodzi o energię roboczą. Natomiast w informacji nie mówi się o energii, bo ta energia nie odgrywa tam roli w sensie ilości, tylko chodzi o rozróżnienie, ale informacja każda polega na rozróżnieniu tego od czegoś innego. No, prawda? Usunięcie niepewności, co z wielu możliwości wchodzi w grę, okazuje się, że ta, a nie wszystkie pozostałe i to rozróżnienie jest zakończone. Wiemy już coś. To zależy od tego rozpływu energii. Myślę, że teraz nie muszę się obawiać, że w dyskusji na tym, co powiem, to ktoś zakwestionuje, że energia jest wszędzie, bo ja to właśnie mówię, tylko w nazwach rozróżniamy to tak, że jak sterownicza, ta rozróżniająca, to jest informacyjny, jak do pracy, to jest robocza, czyli proces energetyczny. Teraz przejdę do tych sześciu parametrów charakteru, zaczynając od tych trzech informacyjnych. To jest polega na tym, że jeżeli mamy jakikolwiek system, oczywiście człowiek nie stawia żadnego wyjątku, w którym jest jakiś bodziec, stimulus S, który powoduje pewną reakcję R, to nie ma na to rady, ale to po drodze musi być przepływ energii, bo żadne zjawiska jakoś w świecie fizycznym nie chcą występować bez przepływu energii, który by je mógł wywołać. Ale fizyka uczy nas, że ażeby przepływ energii nastąpił, to są potrzebne dwie rzeczy. Mianowicie musi być różnica potencjałów. To znaczy, tu musi być wyższy potencjał niż tu, to wtedy energia, zgodnie z prawami fizyki, płynie od wyższego potencjału do niższego. Druga rzecz, musi być droga przepływu, więc musi być odpowiednio duża przewodność. Im większa przewodność, tym więcej energii może przepłynąć. Z przewodnością to Państwo ze szkoły nie są oswojeni, bo w szkole średniej się mówi, zwłaszcza w nauce elektryczności, mówi się o oporze, ale przewodność to odwrotność. Oporu jest wygodniejszym pojęciem, dlatego że jest proporcjonalność, to znaczy im większa przewodność, tym większy przepływ energii. Podczas gdybym odwołał się do oporu, to bym chciał mówić, im mniejszy opór, tym większy przepływ energii. To jest odwrotna proporcjonalność, jest zawsze niewygodna terminologicznie. No więc jeszcze raz powtarzam to, żeby przejść dalej. Tym większy jest przepływ energii, i większy jest potencjał na wyjściu w stosunku do tego, co się tu dzieje na wyjściu, i im większa jest przewodność tej drogi. Teraz, żeby przepływ
tej energii, był przepływ energii sterowniczej, czyli że prowadził do rozróżnień, czyli do przenoszenia informacji, to oczywiście wyspecjalizowane drogi tej przepływu tej energii sterowniczej. Gdyby tego nie było, to oczywiście rozmaite bodźce wywołałyby rozmaite reakcje bez żadnego związku uchwytnego. Po gruncie rzeczy to, co ja tu narysowałem, co może stanowić schemat mózgu, z powodzeniem ma zastosowanie na przykład do kamienia przydrożnego, który także może funkcjonować jako korelator, czyli przetwornik informacji, bo byśmy z jednej strony kamienia powtykali na przykład elektrody, przez które będziemy wpuszczać jakieś bodźce elektryczne, a z drugiej strony kamienia elektrody, przez które będziemy odbierać reakcję na to. Tylko niestety kamień jest taką masą nierozróżnialną, że tam to, co wpływa, to by się rozpłynęło po nim całe i nie byłoby żadnej różnicy, zmiana bodźca tego na jakiś inny nie spowodowałaby żadnej uchwytnej różnicy sprawy. Znaczy taki przetwornik informacji tak nie tylko nie przynosił, nie przenosił informacji, jeszcze zamazywał to, co tam wchodzi. Ale natura stworzyła mózg ludzki tak, żeby tej okoliczności uniknąć. Tylko takie twory przetrwały według teorii ewolucji, które to miały, to znaczy wyspecjalizowane, wyodrębnione drogi przepływu. Do tego służą drogi nerwowe, neurony, synapsy i co tam kto chce, żeby jedna droga od drugiej, chociażby bardzo blisko, różniła się, bo tylko wtedy zachowuje się rozróżnianych procesów przetwarzania informacji na reakcjach w stosunku do bodźców. Skoro tak, to wobec tego, żeby określić główne czynniki takiego przetwornika informacji, to łatwo stwierdzić, że jest ich trzy. A mianowicie liczba tych elementów, czy dróg elementarnych, przez które ta energia sterowniczna może wpłynąć. Liczba elementów korelacyjnych, dlatego używam słowa korelacja i korelacyjny, bo przecież te rozpływy po różnych drogach, które tworzą związki, korelacje między informacjami, tu są istotne w odróżnieniu od organu, który akumuluje energię roboczą, gdzie tam wcale nie jest potrzebne takie rozróżnienie, bo to ilość energii, która decyduje, co się dzieje, a niektórymi drogami ta energia płynie. To natomiast ilość jest istotna jako drogi właśnie, po których ta energia płynie. Wobec tego pierwsze to jest liczba elementów korelacyjnych, które po drodze tutaj rozprowadzają tę energię w różnych kierunkach. Druga rzecz, środowisko, w którym się to dzieje, czy jakie właściwości ma ta substancja, w której te elementy są pomieszczone, bo od tego będzie zależała przewodność tych dróg. I wreszcie trzecia rzecz to sposób rozmieszczenia tych elementów w tej substancji. Jak Państwo widzą, jest to kompletność rozróżnienia, bo liczba elementów w środowisku, w którym to jest i sposób rozmieszczenia. Czwartego mikroelementu na tym jest koniec. I dlatego, ponieważ każdy z tych czynników odgrywa rolę właściwości sztywnej, czym jest parametrem charakteru, to stąd się wzięły trzy parametry informacyjne. Gdyby ktoś chciał wymyślić jakiś czwarty i piąty, to tylko jakieś pochodne od tego, natomiast nigdy jako równorzędny, bo to, co powiedziałem, wyczerpuje opis zasady tutaj takiego korelatora. I teraz ja wypiszę te trzy parametry. Pierwszy parametr to jest ta liczba elementów. Cybernetycznie to jest pojemność korelatora, bo im więcej jest tych punktów, tych elementów, przez które się te przepływy odbywają, tym więcej informacji może być przetworzonych. To jest pojemność. Oczywiście pojemność informacyjna w odróżnieniu od pojemności na przykład akumulatora, na ilość energii, która się może zakumulować. Pojemność informacyjna, czyli na funkcję zdolność kojarzenia. Dlatego tak, że jeżeli tych elementów jest bardzo dużo, to wobec tego jest dużo możliwych dróg przepływu, które
prowadzą do tego samego celu, to znaczy wychodzą z tego samego punktu na wejściu z danego bodźca i dojdą do tej samej reakcji na wyjściu, ale rozmaitymi, wieloma drogami to się może stać, ale oczywiście ta dzielność istnieje tylko wtedy, kiedy jest wiele elementów, które stanowią te drogi. Drugi parametr to jest rejestracyjność. Zdolnie zapamiętywać. Zaraz wyjaśnię, skąd się to wzięło. Zapamiętywać. Otóż chodzi o to, że ta przewodność środowiska korelacyjnego na początku jakaś istnieje. Nie ma ciał na świecie, które nie mają żadnej przewodności dla przepływu energii. Tylko ta przewodność jest na tyle mała, że energia, jaka by po takich drogach o małej przewodności płynęła, nie spowoduje reakcji, dlatego że tam jest już efektor, organ, który wytwarza reakcję, ale żeby go pobudzić do działania, to potrzeba jakąś minimalną dawkę mu dać. To tak, proszę Państwa, jak jest z tymi krzyżykami neonowymi, które kiedyś przed wojną wprowadzono, zalecając ich używanie, no takich krzyż, prawda, świecący takim blaskiem antenonowy, na przykład w pokoju dziecinnym, i dzieci nie lubią spać w zupełnej ciemności, ale taki mały poblask tego krzyżyka, czy w ogóle jakiegoś znaku, jakiejkolwiek lampy, dlatego wybierano krzyżyk, że to jest taka wtedy rurka, która dosyć długą drogę stanowi przy półce, jest potrzebne ze względów elektrycznych. Nie mówiąc oczywiście o symbolu, jaki stanowi krzyż. Otóż w tej takiej pomarańczowej drodze po świecie dzieci czują się dobrze, ale nie o dzieci chodzi, tylko o licznik elektryczny, mianowicie zachwalono te krzyżyki tym, że one nie pobierają energii elektrycznej, a przecież świecą, jakiś prąd tam płynie. A no rzeczywiście płynął, krzyżyk świecił, a jak licznik się nie kręcił, bo ten prąd, jaki tam płynął, był poniżej progu czułości licznika, bo to dla licznika było to niepłynięcie prądu i krzyżyk taki mógł świecić bez wyłączania, jak rok okrągły, i nikt za to nie zapłacił grosza. Pod warunkiem, że to jest jeden, bo gdyby ktoś powiedział tak, to w takim razie ja sobie 20 krzyżyków umieszczę w różnych pokojach, będę miał widno jak w dzień, no jakich jest tyle. O nie, bo suma tych przepływów w końcu przekroczy ten próg czułości bliżej i licznik wybije za wszystkie 20 krzyżyków, nie wyda tego reszty z tego jednego, który był za darmo, nie, nie, tylko jak ten jeden jest, no powiedzmy, czy dwa, które w sumie nie przekraczają progu, to jest w porządku. Otóż tak samo jest, proszę Państwa, z każdym efektorem, czyli narządem ruchowym, który musi tam nastąpić pewne przekroczenie progu czułości, żeby on zadziałał. Jak nie ma tego przekroczenia, to się nic nie dzieje. I wobec tego to ta przewodność początkowa, która jest za mała na to, żeby ten próg czułości został przekroczony, musi wzrastać z każdym przepływem energii. Dlatego musi wzrastać, że to jest jedyny sposób, żeby został ślad z tego, że jakiś w ogóle bodziec działał. Dlatego, że jak powiedziałem, na przepływ energii pod wpływem bodźca składają się trzy czynniki. Różnica potencjału, przewodność, no i sam przepływ energii. To równanie jest, które te trzy rzeczy ze sobą wiąże. Otóż, kiedy bodziec ustanie, to znika ten potencjał. To różnica potencjału robi się zero. Jak jest różnica potencjału, to i przepływ energii też oczywiście jest zerem, bo jak nie ma przyczyny, to nie ma skutku. I przewodność jest jedyną wielkością fizyczną, która może nie stać się przy tym wszystkim zerem, a mimo to równanie będzie spełnione. I wobec tego ona jedyna może stanowić, jej przyrost może stanowić ślad tego, że coś się działo. To znaczy, że jeżeli ten bodziec się teraz powtórzy, to zastanie już inną sytuację w korelatorze niż była, bo jest już nieco podniesiona przewodność przez przepływ energii. Dlaczego ma być przyrost tej przewodności? No dlatego, że gdyby substancja była taka, w której ten przyrost nie następuje, to nie ma śladu z tego, co się działo, czyli wobec tego nie ma rejestracji tego zdarzenia, nie ma, system nie ma pamięci.
A gdyby zamiast przyrostu był ubytek tego, no to w ogóle skończyłby się cały system, bo wskutek ubytku przestał być on zdolny do czegokolwiek. Czyli wobec tego musi być przyrost. To nie znaczy, że ktoś sprawdził to, czy tak na pewno jest. To można twierdzić bez sprawdzania, dlatego że wszędzie, gdzie byłoby inaczej, to znaczy, gdzie nie ma przyrostu w ogóle, albo przyrost był ujemny, to takie twory przestałyby istnieć, dlatego że nie wytrzymałyby walki o byt, o której mówi teoria ewolucji Darwina, dlatego że tylko ten, kto pamięta coś z przeszłości, może się tym kierować przy następnym postępowaniu, czyli to wymaganie przyrostu przyrodności wymaga istotnym ze sterowniczego punktu widzenia. To nie znaczy, że w każdej substancji to zachodzi, ale z tego wynika, że w substancji korelacyjnej, czyli znaczy w tej, w której jest zbudowany korelator, czyli tej, w której są pomieszczone te elementy, ten musi mieć taką właściwość, że przewodność przyrasta po każdym przepływie energii korelacyjnej, jeżeli to ma być system, który potrafi się sterować nie tylko wobec bodźców, które nadchodzą, ale również wobec takich, które były i zostawiły po sobie ślad. I wobec tego ten przyrost przewodności na jednostkę energii, która przepływa, to jest właśnie rejestracyjna zdolność środowiska do rejestrowania śladu bodźca, czy do rejestrowania informacji, czyli do tworzenia rejestratów. To jest warunek przecież, bo tylko wtedy powstaną potem te drogi o przewodności ponadprogowej. Wtedy dopiero wszystko się zaczyna dziać, to znaczy, że bodźce prowadzą do jakiejś określonej reakcji. Otóż to jest oczywiście na język taki funkcjonalny, potoczny przetłumaczenie, to jest zdolność zapamiętywania, tworzenia właśnie tych rejestratów. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy tu mieli jest poziom przewodności równy 0, czyli jako podstawowa przewodność początkowa jest 0, to na razie jest to przewodność jakaś taka, ale pod wpływem bodźca to ona się musi znaleźć tu powyżej, o tu, żeby była ta nadwyżka nad tą przewodnością progową. Czy to się stanie za jednym bodźcem, czy za trzema, to zależy nie oczywiście od siły bodźców, ale dopiero to zacznie funkcjonować jako rejestraty, gdy nastąpi ta nadwyżka. To jest pod progiem, to się nic nie dzieje, pomimo że zmiany zaszły. I wreszcie trzeci parametr dotyczy tego rozmieszczenia tych elementów. I to jest preferencja, czyli zdolność wyróżniania pewnych bodźców, a nie innych. Otóż rzecz polega na tym, że jak wiadomo z fizyki szkolnej, przewodność, przypominam, to jest odwrotność oporu, że przewodność jest zależna przecież również od drogi przepływu. Im dłuższy jest drut, tym jest większy jego opór, czyli mniejsza przewodność dla przepływu energii elektrycznej. To się odnosi do rur dla przepływu cieczy i do wszystkiego, co tylko, do każdego rodzaju energii. Otóż im mniejsza jest ta odległość od elementu do elementu, to tym przewodność od razu początkowa jest większa. Więc na przykład, jeżeli z tym korelatorze, który się tak, o tu mamy te punkty, ale jest jakieś takie miejsce, gdzie te punkty się skupiły, to oczywiście odległość od punktu do punktu tutaj jest znacznie mniejsza, jak to są dotąd. I wobec tego tu przewodność początkowa jest prawie bliska tej progowej i wobec tego wystarczy jeden bodziec, nawet słaby, żeby to od razu zostało przekroczone i znalazło się nad progiem i już funkcjonuje. Otóż ta preferencja i ta zdolność wyróżnienia polega na tym, że jeżeli tutaj pole bodźcowe było złożone z rozmaitych bodźców, to przede wszystkim w tym miejscu powstaną rejestraty, dlatego że tutaj one są tak blisko tego progowego poziomu wskutek wielkiego zawęszczenia, że tam to wszystko od razu powstanie mnóstwo rejestratów, podczas gdy w pozostałych miejscach to trzeba by dużo razy powtarzać jakieś bodźce, żeby wreszcie powstał tam jakiś rejestrat. Czyli w ten sposób fizycznie
korelatorów wyróżnia pewną kategorię bodźców. Jaką kategorię? To zależy od tego, w tym miejscu to zgęszczenie jest. I wobec to sprawia, że jedni ludzie mają talent do muzyki, powtarzają melodię, którą raz tylko usłyszeli z łatwością, a inni uczą się dużo razy i w końcu fałszują, prawda? Ale jeden jest zdolny do muzyki, a inny do gry w szachy, a jeszcze inny jest zdolny do matematyki, prawda? To zależy oczywiście, jakie elementy są w tym miejscu zamieszczone i sprawiają, że ta sytuacja podprogowa jest tak bliska pod tym progiem, żeby co może tam sprawić. Oczywiście, że gdyby używać języka potocznego całkiem, to można by powiedzieć, że ta zdolność kojarzenia to jest inteligencja. Zdolność zapamiętywania to jest pojętność, a zdolność wyróżnienia to jest talent. Przyznam się, że wypisuję takie terminy tu z lękiem, dlatego że to są terminy powszechnie znane i wobec tego każdy uzdolnień szachowy. Więc na ten temat napisano już sporo książek na świecie. Sam się kiedyś tym interesowałem, zanim jeszcze należycie pogłębiłem sobie cybernetykę i naprawdę nie miałem odpowiedzi na to, czym się wyróżniają, przynajmniej jak scharakteryzować te zdolności do szachów. Na tym kursie już byłem jednak mocniejszy i potrafiłem na to pytanie odpowiedzieć. Otóż rzecz w tym, że szachista inteligentny, bo jasne jest, że z tych trzech parametrów to każdy może być jeden z nich wysoce uwydatniony, a dwa pozostałe słabe. Może mieć dwa mocne, jeden słaby. Zresztą i wreszcie ktoś może mieć wszystkie trzy mocne, wtedy powiem, to jest geniusz. No bo jak człowiek ma wszystkie trzy parametry intelektu, bo całość nazywam intelektu, stąd ta różnica w pojmowaniu inteligencji między mną a jednym z panów, który dzisiaj o tym mówił, że mnie jest, to jest na pewno całość, to jest intelekt. Inteligencja stanowi jeden z parametrów. Gdybym nazwał całość inteligencją, to gdzie by mi się podział intelekt i jakbym nazwał to, co teraz nazywam inteligencją. Więc proszę mnie nie winić za to, że to są różnice, ale już na to nie ma rady. Pojęć jest więcej na świecie niż słów i wobec tego słowa są rozkradane między rozmaite nauki i cóż na to poradzić. Otóż szachista inteligentny to jest szachista, który sobie powiada, co ja się mam bać, jak znajdę się w trudnej sytuacji, to przecież wymyślę coś, no nie sposób, żeby nie... Jak się myśli, myśli się bystro, bierze się wszystko pod uwagę, to się wymyśli najlepsze wyjście, prawda? No jak takiego wyjścia już nie ma, no jeszcze jeżeli się nawet przy najlepszym przegrywa, no to już trudno, jak Herkules. Ale przecież coś znajdę, co na pewno będzie dobre. To jest pewne złudzenie, dlatego że to nie tylko od tego zależy wynik gry. Ale szachista, u którego jest wysoka pojętność, to jest szachista, o którym się mówi, szachista z książeczką. To znaczy jest taka książeczka tak zwanych debiutów, czyli początków partii, gdzie wiadomo, że jak tamte zagraje 2-4, to dobre odpowiedzi są albo to, albo to, albo to. Natomiast tam inne to są zupełnie kiepskie i tamtych nie należy grać. Ale teraz jak się wybierze jedną z tych trzech, to co odpowiedzą na to czarne? Ano znowu mają umożliwione i tak ta książeczka przedstawia początki różnych możliwych, ale dobrych gier do 8 posunięcia, 12, 13, czasem nawet 20, zależy z jakim z tych debiutów. Więc szachiści pojętni to są ci od książeczki, to znaczy oni się nauczą na pamięć, a ponieważ mają dobrą pamięć, zdolność zapamiętywania, to oni z tej książeczki to z pamięci czytają jak znud. I ci czasem w dyskusjach tam się mówi tak, no nie, przecież Bocinnik w 13 ruchu przeciwko tam Talowi zagrał tak, a tak, prawda? Ja nie wiem, co zagrał w trzecim ruchu, a nie wiem, zagrał 13. To jest właśnie skutek dobrej pamięci. Potem się robią w partii komplikacje, w których żadna książeczka nie umie, ale na końcu, czyli w tak zwanej końcówce, gdzie zostało niewiele figur i pionków na szachownicy, to znowu dochodzi do głosu książeczka, która mówi tak, jak jest król z wieżą przeciwko
królowi z pionkiem, to mogą być następujące możliwości, które wobec tego należą. A jak znowu tam jest coś innego, to należy teraz tak, a tak. I ten książkowiec dochodzi do głosu. Czyli ten inteligentny, to on uważa tak, nie ma się co uczyć czego na pamięć, no bo on się by nie potrafił nauczyć, on przecież ma słabą zdolność. Ale ja sobie poradzę w każdej sytuacji, będę tylko szybko myśleć i sprawnie. I jakoś sobie z tego wyjdę. Natomiast ten od książeczki, czyli ten pojęty, prawda, tak. Niestety ja tak szybko nie kojarzę, wobec tego ja bym nie zdążył to wskazywać, ale ja się nauczyłem do 10 posunięcia, to ja na pewno błędu nie zrobię. A dalej to zobaczymy i oby jak najprędzej do końcówki, gdzie już jesteśmy znowu w książeczce i tak dalej. A co jest tym trzecim od tej preferencji, czyli od tego talentu? Otóż szachista utalentowany to jest taki, tak potocznie mówię, to jest intuicjonista, który nie uczy się na pamięć z książeczki, który nie deliberuje nad całym światem tej partii, tylko on ma od razu gotowe obrazy, jemu to przychodzi tak jak objawienie, no bo on ma te wszystkie podprogowe sytuacje bardzo bliskie i jemu od razu przychodzi na myśl bez żadnego szczególnego trudu. Takim graczem był Capablanca, który nigdy nie popadał w niedoczasy, dlatego że on miał odpowiedzi gotowe prawie zawa. To oczywiście nie oznaczało, że on musiał wszystkie partie wygrywać, bo inni jednak byli inteligentni, tak jak jego przeciwnik Aliechin, który jednak wykombinował rozmaite sposoby ogrywania Capablanki, albo są ludzie od książeczki, którzy się nie dadzą przez długi czas partii zepchnąć na manowce, a potem to już nie bardzo nawet intuicja pomoże, żeby obrać takiego, który ma partię mocno jak beton, prawda. To tak zagrało, jeżeli chodzi o szachistów. Co jest siatkarzami i w ogóle koszykarzami, piłkarzami i bokserami. Mianowicie, że inteligentny sportowiec to jest ten, który w sytuacji, która nadchodzi, szybko bierze pod uwagę wszystkie jej elementy. Ten tu przeciwnik podbiega, tamten robi jakąś blokadę, tu piłka nadlatuje. To wszystko razem jemu się kojarzy w jeden obraz, z którego wynika, że należy teraz podbiec tu, kopnąć lewą nogą w bok i to jest okazuje najlepsze zagranie w danej sytuacji. Ten sportowiec pojętny to jest ten, który przeszedł długi trening, w którym zapamiętał sobie wszystkie możliwe, no wszystkie w granicach oczywiście statystycznych możliwości, rozmaite sytuacje, jakie bywają. To zwłaszcza dotyczy bokserów, którzy nie mają czasu na przemyśliwanie nawet szybkie czegoś, tylko on musi mieć ripostę prawie natychmiastową na to, co się dzieje, ale on musi być do tego nawykły, to znaczy u niego muszą być te rejestraty już tak przygotowane przez powtarzanie treningu, że tylko przeciwnik zaczyna ten zamach pięścią, a on już wie, co należy w tej sytuacji zrobić, nie czekając, aż go dosięgnie, prawda? Więc to jest, znaczy, znajomość sytuacji, które bywają, często bywają, na które należy być przygotowany bez żadnej wątpliwości, co się w takiej sytuacji robi. No i wreszcie sportowiec utalentowany to jest ten, u którego pojawia się decyzja, co w tej chwili robić, spontanicznie. On ma talent do tego, tak jak inny ma do komponowania oper, prawda, czy szachista do wyróżniania pozycji, które się same rodzą, tak jak u Capablanki. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli się prowadzi wychowanie sportowców przez tam ileś lat, to dobrze jest zadać sobie podstawowe pytanie, jak u nich wyglądają te parametry, dlatego że skutki tego będą zależały oczywiście od tego, z kim mamy do czynienia. Jak przeprowadzać testy tego, to oczywiście jest już inna sprawa. O tym nie mogę mówić, bo i tak już mówię prawie godzinę, a dopiero załatwiłem się z trzema informacyjnymi, jeszcze zostały trzy energetyczne. A więc przechodzę do tych energetycznych. A mianowicie to są informacyjne, a to są energetyczne.
Otóż tutaj to mógłbym się podpierać jakimiś nazwami z języka potocznego i nawet z terminologii psychologicznej, gdzie używa się pojęcia inteligencja czy talent. Ale z energią to była trudniejsza sprawa, terminologicznie, dlatego, że psychologowie nie zajmują się, ku mojemu zdumieniu bezbrzeżnemu od lat, procesami energetycznymi. Tak jakby uważali, że człowiek to jest taki napędzany Duchem Świętym, gdzie te informacje sobie przepływają, natomiast nic to nie ma wspólnego z energią. A przecież i energia ta robocza to jest bardzo ważna sprawa. I wobec tego byłem w sytuacji, że musiałem ponazywać te parametry po swojemu, ponieważ je dopiero wydobyłem na światło dzienne, nie mogąc wykorzystać żadnych takich asocjacji psychologicznych. No więc te następne parametry to ponazywałem też dynamizm. Piąte to jest tolerancja. I szóste to jest podatność. Nazwy wyczulne, takowicz to pierwszy raz się z tym spotyka, ale ja się staram zaraz tego wszystkiego wytłumaczyć. Otóż rzecz polega na tym, że człowiek nie tylko jest przetwornikiem informacji, o czym już mówiłem, ale jest także przetwornikiem energii roboczej, podkreślam, bo jako przetwornik jest także przetwornikiem energii, tylko sterowniczej, to jest mało ważne z punktu widzenia ilości energii. Ale jest także przetwornikiem energii roboczej. A z energią roboczą jest tak, że człowiek przetwarza tej energii w początkowym okresie swojej egzystencji więcej niż by mu to było potrzebne. Ma po prostu przetwarza energię z nadmiarem. Dlaczego akurat z nadmiarem? Nie mógłby tak przetwarzać tyle, co trzeba, dlaczego natura go tak nie urządziła? Z bardzo prostego powodu. Tego nie mogę oczywiście dowodu przedstawić tutaj, bo mi to zajęłoby ze 2 godziny czasu. To kto ciekawy, to może znaleźć to w którejkolwiek z moich 2 książek na ten temat, to znaczy albo cybernetyczna teoria układów samodzielnych, albo cybernetyka i charakter. Ale to tego przypomnę sobie tej całej sprawy. Otóż rzecz polega na tym, że spośród wszystkich możliwości, jakie przepływy energii występowałyby w organizmach, nie tylko ludzkim, to granice tych możliwości są oczywiście 2, z jednej i w drugiej stronie. Jedna granica to jest taka, gdzie energia przetwarza się stopniowo do rozwoju sytuacji biologicznej człowieka. Bez żadnego nadmiaru początkowego, o jakim przed chwilą wspomniałem. A druga granica to jest to, że energii się nie przetwarza wcale i od pewnego miejsca, gdy się zaczyna egzystencja, energia już w stanie takim gotowym, jak będzie przez cały czas przetwarzana, już istnieje. Tak są zbudowane maszyny, gdzie najpierw maszyna nie przetwarza nic, ale gdy się silnik oddaje do użytku, to ona, przecież on nie rozwija się od małego silniczka poprzez taki średni do większego, tylko po prostu jest gotowy od razu, prawda? To jest od razu przepływ energii na tym samym poziomie przez cały czas. Otóż między tą nagłością maszyny, a tym stopniowym śledzeniem potrzeb energetycznych człowieka ekosystemu jest oczywiście całe pole możliwości. I okazuje się, że jeżeli przeprowadzić analizę optimum tej energii dyspozycyjnej, to znaczy tej, jaka pozostaje po odtrąceniu energii na straty, czyli na przemianę materii, to optimum wypada wtedy, kiedy początkowo energia jest przetwarzana z nadmiarem, co za to trzeba oczywiście zapłacić później tym, że to przechodzi przez zero, nie ma nadmiaru, ale jeszcze nie ma i niedomiaru, ale potem się pojawia niedomiar. Więc jaka korzyść jest organizmu z tego? Ano taka, że najbardziej zagrożona jest egzystencja ludzka w najwcześniejszym okresie życia, to znaczy wtedy, kiedy człowiek jest niemowlęciem, bo wtedy jego zapas informacji jest niewielki, doświadczenie żadne i wobec tego każdy groźny bodziec mógłby go zniszczyć. Ale jeżeli jest nadmiar energii, to możliwość przeżycia w stanie zagrożeń jest większa, niż jeżeli ma się akurat tyle energii, co potrzeba. Później za to się zapłaci
niedomiarem energii, ale przez ten czas, to przez to zero, to statycznie przychodzi się mniej więcej około 28 roku życia, to przez ten czas można sobie zbudować egzystencję tak, że niedomiar się potem pokryje, a w jaki sposób, to o tym za kilka minut. Otóż, biorąc to wszystko pod uwagę, mamy sytuację taką, że człowiek rodząc się ma od razu duży nadmiar energii. Nadmiar energii w procentach, nie w tym, żeby ktoś nie myślał, że dziecko jest największym siłaczem, bo ma taki nadmiar energii. Nie. W procentach tego, co potrzeba, to ma największy nadmiar. Ale ten nadmiar w procentach ciągle, to jest względna ilość tej energii, maleje sobie coraz bardziej, aż dochodzi do tego zera, a po przekroczeniu tego 28 roku życia plus minus rok zaczyna się niedomiar i to na wykresie można przedstawić tak. Ja przepraszam bardzo, że ja tutaj coś zepnę, bo poszedł mi więcej miejsca. To wygląda tak. O, to jest oś czasu, czyli wieku ludzkiego. I tutaj jest stan jakiś B, gdzie nie ma tego nadmiaru energii, nie ma niedomiaru. Tu jest stan C, gdzie jest duży nadmiar, to jest stan A, to jest duży niedomiar. W tym miejscu mogliby Państwo wyrazić zdziwienie, dlaczego te litery są takie CBA. Alfabet mówi, że powinno być ABC, prawda? Otóż nie wskutek jakiegoś błędu czy przypadku, tylko jak wiadomo, taka uroda ortografii matematycznej jest taka, że jak rysuję wykres, to tam, gdzie są minusy, to po lewej stronie odkładane, a plusy po prawej na wykresie. Wobec tego, jak punkty charakteryzują, to będzie tak, A, B, C. A to są minusy, B to jest 0, a C to są plusy. Widzicie, tu są plusy, minusy, 0 i minusy, dokładnie, tylko jak się czyta pod górę, to właśnie jest ta kolejność alfabetyczna. Ale to nieważne jest w tej chwili. Otóż chodzi o to, że to przebiega w ten sposób. No tu jest powiedzmy te 28 lat. To nie, proszę nie wierzyć, te 28 lat, że to jest tak, jak ktoś skończy 15 listopada 28 lat, to już się znalazł na minusach. Nie, nie, to jest przecież z grubsza, tak, plus minus rok. Proszę? Tak. Otóż, proszę Państwa, więc to jest dynamizm, to właśnie ten dynamizm, który wymieniłem, a który tak nazwałem jako parametr reprezentujący przemiany energetyczne w systemie autonomicznym, jakim jest człowiek. I ten właśnie przebieg i przemian. I jak się ten dynamizm wyraża, to ja chciałbym to tutaj pominąć, bo sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana niż z tym optimum energii. Proszę przyjąć na razie do rozmowy, że to jest wskaźnik matematyczny, który mówi, co się dzieje z energią. Powiadam, na początku jest to nadmiar względem tej osi B, tej osi zerowej. Tutaj on pada do zera, a potem idzie minusy, czyli w niedomiary. Tu jest oczywiście dodatni ten stan energii, czyli jest nadmiar, tu jest zero, nie ma nadmiary, to jest minus. O, tak sprawy by wyglądały. I wobec tego można scharakteryzować przebieg przemian energetycznych w każdym człowieku, patrząc po prostu na ten wykres. Ale współrzędna D to jest oczywiście współrzędna ciągła, tak jak w przyzwoitej matematyce jest, ale to jest bardzo niedogodne w odniesieniu do ludzi, dlatego że lepiej nam się operuje szlakami, aniżeli ciągłymi funkcjami. Na przykład w skali wzrostu ludzkiego, który potrafimy bardzo dokładnie mierzyć z dokładem do milimetra, nawet ułamka milimetra, to mnie na przykład wiadomość, że ktoś ma 173 cm wzrostu i 4 mm, to mi właściwie niewiele mówi. Ja nie wiem, co mam z tą ilością. Natomiast przy podziale takim szufladkowym wzrost niski, średni, wysoki, to jak usłyszę średni wzrost, to ja już jestem w domu. Ja się orientuję, o co tu chodzi. Chociaż milimetry i centymetry byłyby tutaj dosyć różne. I dlatego podzieliłem tę całą skalę na 5 części, bo to daje się taką skokową skalę, ale dobrze
pozwalają się zorientować w gruncie rzeczy do Polski. No więc tu jest ta środkowa kategoria, tu jest, są te dwie skrajne, no tak, tu jest. I teraz, ponieważ tu w miejscu dynamizm równa się zeru, bo widać, że to tutaj wyrówna się po zero tutaj, no tak jak ja, wydaje się na zero, to znaczy mamy do czynienia, to jest statyzm. Prawda, to jasne, tak terminologicznie bardzo dobrze nam się to układa. Teraz, tu gdzie jest ten plus, to jak wiadomo, że jak jest nadmiar energii, to organizm musi go wyrzucić. Musi to zrobić nie dlatego, że jest taki hojny, tylko dlatego, że go ten nadmiar by zniszczył, gdyby ciągle narastał. To tak jak z żarówkami. Żarówka się pali, dopóki płynie tam rozsądny prąd. Ale gdyby ktoś chciał na przykład sobie lepiej poświecić i wobec tego zwiększyłby ten prąd, to przy takim zwiększaniu dojdzie do tego, że mu się ta żarówka przepali. Tak jak przepali się akumulator, który się załaduje zbytnią ilością energii, jak pęknie kocioł, w którym się wpakuje za dużo pary pod coraz wyższym ciśnieniem. To samo jest z organizmem, to jest tylko substancja, która wytrzymuje pewne obciążenie na centymetr sześcienny i nie może go przekroczyć, bo zginie. Więc, otóż ponieważ jest to nadmiar, który trzeba wydalać, to go nazwałem egzodynamizmem, to znaczy na zewnątrz idzie energia. Egzodynamizm. Natomiast tutaj energię trzeba pobierać z zewnątrz, żeby pokrywać deficyt. I wobec tego do środka to jest endodynamizm. Ja nie wymyśliłem tych przedrostków egzoendo, bo to już w nauce istnieje przy reakcjach endotermicznych i egzotermicznych. Więc teraz i w gruncie rzeczy te trzy parametry, te trzy wartości tego parametru, jakim jest dynamik, już ustawiają sprawę. Ale dla precyzji rozważań okazało się, że te jeszcze dwa pośrednie trzeba było wstawić, to wtedy zniknie to prostactwo, które by było, gdyby tego nie dać. Tak wobec tego, że to jest coś pośredniego między C i B, to to nazwałem BC. A to jest pośrednie między A i B, więc jest AB. Bez nowych liter się jakoś odbywa. No i teraz, ponieważ to jest kombinacja egzodynamizmu ze statyzmem, to nazwałem to egzostatyzm. Trochę egzo, a trochę statyzm i stąd to BC. Egzostatyzm. A tutaj z tych samych powodów endostatyzm. I tak, proszę Państwa, otrzymałem 5 punktów na skali dynamizmu i teraz możemy sobie to przedstawić. Ja tutaj poprowadzę te linie tych szufladek. O. To możemy powiedzieć tak, że wobec tego życie ludzkie rozpoczyna się nam od egzodynamizmu. Po pewnych tam latach wchodzi w strefę egzostatyzmu, a potem wchodzi statyzm, którego ten idealny punkt osiąga właśnie w tym mniej więcej 28 roku życia, a potem gdzieś tam pod koniec życia zjawia się trochę tego endostatyzmu. To tak, proszę Państwa, jest przeciętnym przebiegiem i o nim parę słów. To jest w gruncie rzeczy na tym wykresie jest biografia każdego przeciętnego człowieka, przeciętnego z punktu widzenia energetycznego, oczywiście nie chodzi tu o jakieś talenty. Mianowicie, największy nadmiar procentowy, ale jest najbardziej nastawiony na wydawanie tego nadmiaru zrzucanego są oczywiście dzieci. Każdy może z własnej praktyki potwierdzić, że dzieci na chwilę nie przestają się ruszać. Biegają bez końca, krzyczą, ustawić go z tego miejsca, to zaraz już jest w innym miejscu, no bez końca. To nie znaczy, że to są dzieci źle wychowane, przeciwnie, to są dzieci zdrowe, które tym regulatorem wewnętrznym, który pilnuje, żeby nie nastąpiło przepalenie tego akumulatora, otóż sprawia, że one muszą zrzucać te nadmiar energii i rodzice, którzy wobec tego zamykają dzieci gdzieś w osobnym pokoju, żeby tam siedziały, rysowały sobie coś, czy oglądały książkę z obrazkami, to jest
to jest pewnego rodzaju zbrodnia w stosunku do dzieci, bo to tak jakby człowiekowi nałożyć palce, żeby się nie mógł pocić, prawda, bo jest mokry na spodzie, prawda. Ale jak się go tak właśnie obłoży, to on się nie będzie pocił. Niestety nie będzie się pocił, tylko co się z tym potem w środku stanie, przecież organizm tego nie wytrzyma. A potem, kiedy się minie ten okres dziecięcego tego zrzucania odmian, to zrzucanie odmian idzie już słabiej, prawda. I gdy mamy do czynienia ze starszymi uczniami w szkole, to oni są spokojniejsi, nie biegają, nie hałasują, czasem tak, po tym dobrego humoru, ale normalnie to jakoś, tak, oczywiście lubią wysiłki, lubią wycieczki, lubią sport i rozmaite rzeczy, tańczyć, prawda, bo to daje pewien wydatek energii, ale to już nie jest ta lawina, jaka występuje u dzieci. A potem, kiedy się wchodzi w ten wiek, gdzieś tam od 20 do 30, paru lat, to już nie ma mowy o zrzucaniu nadmiaru energii, bo go nie ma. Ale nie ma też i deficytu, jest stan równowagi. Ale stan równowagi to jest stan, w którym ile się dostaje, tyle się wydaje. I on się przenosi na wszystko w funkcjach ludzkich, a więc ile się zarabia, tyle się wydaje. Zasłudze musi odpowiadać nagroda, winie musi odpowiadać kara. Jak się ogląda rzeczywistość, to się powinno informować o niej zgodnie z tą rzeczywistością. Nic nie ujmuje, nic nie dodając. I to jest okres pryncypializmu, no bo wszystko podlega wyważeniu i w zasadzie co wchodzi, musi się równać temu, co wychodzi. I wtedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy daliby sobie głowę uciąć w obronie zasad. Niedawno wymyślono taką nazwę jak dyskusje akademickie, co nie oznacza akademików, tylko studentów, a mianowicie, że studenci potrafią całymi wieczorami, nocami dyskutować o pryncypiach ustroju, nauki, filozofii, religii, historii, bo to jest ten okres pryncypialności. Ale w końcu ten okres mija i wchodzi się w okres endostatyzmu, to znaczy już zaczynający się uwydatniać brak deficytu. I wtedy co trzeba zrobić? Nie tylko nie ma mowy o wydawaniu żadnego nadmiaru, bo go nie ma, ale trzeba wypełniać tę dziurę. Co zrobić? Nie starsza energii fizjologicznej, to znaczy tej, która nam pozwala walizkę zanieść na trzecie piętro, ale jest jeszcze do dyspozycji energia socjologiczna, to znaczy ta, która jest na zewnątrz nas. I która jest do wykorzystania, jeżeli potrafimy to zrobić. A więc na przykład zamiast targać tę walizkę, kiedy mało mamy sił, no to się wynajmuje targarza, daje mu się 100 zł, mówi panie, zanieś pan to na trzecie piętro. Ale 100 zł to jest energia socjologiczna, dlatego że żeby targarzowi dać te 100 zł, to trzeba je przede wszystkim mieć. Prawda? A zatem trzeba być w sytuacji, w której się miewa 100 zł dla tragarza. Można powiedzieć, Janie, niech Jan mi zaniesie walizkę na trzecie piętro, ale trzeba być zwierzchnikiem Jana, który jest woźnym w instytucji, a rozkazy wydaje mu dyrektor, który właśnie wrócił z delegacji i mówi szoferowi właśnie, żeby zaniesie walizkę. Tylko władza to jest moc socjologiczna, tylko ją trzeba mieć, tak jak to jest 100 zł. Trzeba mieć, a nie wystarczy oglądać na wystawie Banku Narodowego, prawda? Trzeba je mieć, trzeba posiadać. Trzeba posiadać również władzę, to się wtedy wydaje rozkazy tym. Można dorastającemu czy dorosłemu synowi powiedzieć, zanieś mi walizkę to. Ale trzeba być ojcem, to znaczy trzeba mieć władzę nad synami, którego się utrzymuje i który wobec tego musi wypełniać rozkazy, w przeciwnym razie nie dostanie na kino czy na kawiarnię, żeby sobie z dziewczynką pójść na randkę, prawda? W tym wieku, gdzie się samemu jeszcze nie zarabia. Dalej można windą pojechać na trzecie piętro, tylko trzeba mieć klucz do windy, to znaczy trzeba być lokatorem z uprawnieniami do korzystania z windy. Ona kosztuje, ale gdzieś tam w komornym to uwzględniało. Czyli krótko mówiąc, znowu trzeba posiadać prawo do używania windy. Trzeba mieć prawo do używania samochodu albo w ogóle posiadać samochód. Jest mnóstwo, dawniej trzeba było mieć konia,
prawda, rycerz wyruszał w pole mając własnego konia, a nie szedł na piechotę, ale konia trzeba było posiadać. W ten sposób mamy różne formy energii socjologicznej, która nam pozwala żyć, mimo że brakuje nam już trochę tej energii fizjologicznej, właśnie ten deficyt jest, bo jesteśmy już endostatyczni. Teraz, co jeszcze, że o ile tutaj w tym środkowym okresie to była ta walka o pryncypia, to teraz zaczynają te pryncypia trochę blednąć. I wtedy się myśli o tym, możemy tak dostać lepszą pracę tam, no jak się przyjdzie do tamtej fabryki, tam zostaje się kierownikiem działu. To jest awans pewien tam 1500 więcej. To już jest nie do tych przeważenia, prawda? To są te 100 złotówki na tragarzy, na wszystko, co tutaj wymieniłem. No i mniej więcej na tym życie się kończy, dlatego że jeżeli weźmiemy średnio 70 lat, to już gdzieś na tym początku tego endostatyzmu się to zakończy. Ale tak by było, gdyby nie było na świecie uczonego nazwiskiem Gauss, który wymyślił prawo Gaussa i który powiedział, że od wszelkich stanów statystycznych uważanych za przeciętne czy normalne istnieją odchylenia, przy czym liczba jednostek, które mają te odchylenia, jest tym mniejsza im dalej od tej przeciętnej. Z tego wynika, że ta krzywa może przebiegać tak, jak narysowałem, ale ona może przebiegać trochę powyżej albo trochę poniżej. Tyle, że osobników o tym przyspieszonym czy opóźnionym przebiegu będzie trochę mniej niż tych normalnych. Ale jak dalej się posuniemy w lewo i w prawo, to i takie są możliwe przebiegi, tylko tych osobników będzie jeszcze mniej. To tak jak ze wzrostem ludzkim, który już raz cytowałem, że ludzi, którzy mają 170 cm, to można znaleźć od groma, prawda? Ale takich, którzy mają na przykład 150 albo 200, bywają tacy, tylko to są rzadkie okazje. Ale takich, którzy mają metr albo 3 metry, o nie, takich już nie ma, że nam się krzywa Gaussa skończyła. Otóż tak samo tutaj gdzieś te odchylenia się skończą. Ale powiedzmy, możemy sobie powiedzieć tak, że jeżeli w tym momencie przechodzi się przez środek klasy B, to no weźmy tutaj środek klasy BC, czyli poprzedni, to będziemy mieli przebieg o taki mniej więcej. A tutaj środek klasy AB, to będziemy mieli przebieg o mniej więcej w ten sposób. O. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo mogą być jeszcze trochę dłużej, jeszcze trochę niżej, tylko ja daję po prostu tę wstęgę możliwości. I teraz mamy sytuację taką, że ludzie o opóźnionym przebiegu, to znaczy, którzy w tym wieku są dopiero w klasie BC i pewnie do końca życia nie wyjdą z tej klasy, bo tu gdzieś już jest przy końcu tego, tej klasy. Ale są też i o przyspieszonym, którzy szybko przechodzą przez klasę C, BC, B i w wieku na 20 parę lat już są w AB, prawda? A w wieku lat tam gdzieś 40 czy 40 już są w klasie A, prawda? A co to jest klasa A? To jest klasa ludzi o wielkim deficycie. To był tylko taki początek tego deficytu. To już jest deficyt wielki i wobec tego, żeby wytrzymać z nim, żeby go pokryć, to trzeba mieć wielką moc socjologiczną. Co to znaczy mieć wielką moc socjologiczną? To znaczy być bardzo bogatym. To znaczy mieć dużą władzę. To znaczy być ministrem, a może tego. To jest już zupełnie inna klasa pokrywania deficytu. I w tym miejscu Państwo widzą, że właściwie jeżeli spotykamy na świecie ludzi żądnych, palących się do władzy, to nie dlatego, że to są ludzie z jacyś wyrodniali. Nie, oni są po prostu tylko przyspieszeni w swoim przebiegu i oni popadli w deficyt dosyć wcześnie i oni odczuwają lęk przed tym deficytem. To może się wydać paradoksalne, ale proszę się uważnie przyjrzeć rozmaitym podręcznikom historii i rozmaitym źródłowym opracowaniom. Wszyscy dyktatorzy odczuwają lęk. Lęk, chociaż zdawałoby się, że tak, ale oni powinni mieć najmniej powodów do tego, bo całe armie służą, straże przypoczną rozbudowane, a oni odczuwają taki wielki lęk. Pilnują, czy ktoś spisku przeciw nim nie zawiązuje. Trzech ludzi się spotka w kawiarni, to już na pewno spiskowcy, już tajna policja ich obserwuje i tak dalej. Skąd się to wszystko bierze? To wszystko jest przesadne. A jak wyglądają mieszkania tych ludzi klasy A?
to są zamki obwarowane strażami, przepustkami, kontrolami, prześwietleniami, obserwacjami, prawda, samochody, kule odporne, prawda, więc to jest wszystko ten wielki lęk, który jest spowodowany tym wielkim deficytem. I to nie zależy tutaj od żadnego wychowania, od żadnego złego doświadczenia, to po prostu tak jest, bo inaczej być nie może. I dlatego tak jak nie powinniśmy się dziwić dzieciom, które rozszwajają tę energię na wszystkie strony, bo muszą. Tak samo nie dziwmy się tym, którzy zgarniają energię socjologiczną w wielkich rozmiarach, bo oni też muszą. Gdyby tego nie robili, to by zginęli, albo przynajmniej im by się zdawało, żeby zginęli, te lęki by ich tam rozpierały. Więc proszę Państwa, oczywiście, jeżeli sobie teraz te kategorie rozłożymy na klasyczne jakieś funkcje życiowe, to powiemy tak. To są twórcy. Dlaczego twórcy? No dlatego, że oni wyrzucają nie tylko energię roboczą, energię sterowniczą, to znaczy u nich tyle powstaje szybkich przebiegów tych informacji, że oni po prostu ich pragnieniem życiowym to jest informować o sobie, wyrzucać informacje, bo co chwilę przekraczają ten potencjał progowy i stąd dzieci na przykład im się usta nie zamykają. Dzieci wcale nie chcą słuchać, jak ktoś myśli jakiś tam bajek, one chcą opowiadać, tylko że ich nikt wtedy nie słucha, to one z konieczności już się godzą z nosem, prawda? Ale one chcą opowiadać, opowiadają niestworzone rzeczy. Tylko trzeba się im przysłuchać, żeby zobaczyć, w jakich rozmiarach one to robią. Natomiast chęć do wydawania informacji maleje stopniowo. Ten pryncypialista to jest już prawdomówny, tyle wydaje informacji, ile dostał, to znaczy wiernie otworzył to, co jemu, co mu powiedziano, a dalej to się zaczyna zatajanie informacji. Na przykład przy staraniu się o awans, to lepiej nie mówić o tym, jakie są możliwości, bo konkurent, czasem nawet przyjaciel mógłby skorzystać z tego, a to najpierw niech ja się urządzę, a potem będziemy dopiero rozmawiać. A ci z klasy A, to oni po prostu całe kartoteki gromadzą informacji, natomiast sami nie mówią nic. Tak, twarze kamienne, żeby nawet drgnięciem mózgu w twarzy nie zdradzić się z tym, co oni może wiedzą. Prawda? Teraz, więc otóż dlatego tych nazywałem twórcami, no bo oni mają wyobraźnię, tak przepływy te są częste, tyle obrazów tam powstaje, że wszystko co powiedzą jest nowe, to jest nowa kompozycja. Ci dalej tutaj to są już tylko interpretatorzy. To znaczy oni dostają te wytwory twórców, ale sami tylko mogą dodać część, bo oni są przecież klasy BC, tylko składnik mają C, ten twórcy, a nie całość. I wobec tego, o ile tutaj w tych twórców, gdy mamy oczywiście poetów, kompozytorów i tak dalej, to interpretatorzy, to oni są twórcami cudzej inspiracji, to znaczy oni to dodają od siebie dodatki. Na przykład aktor jest interpretatorem, który nie on napisał sztukę, tylko dramaturg, ale on do tej roli dodaje jakieś własne, indywidualne rysy, które inny aktor będzie miał może inne, ale w gruncie rzeczy osnowa jest taka, jak Szekspir napisał. Tu oczywiście należą krytycy, wszyscy komentatorzy i tak dalej. Ale to się wreszcie tutaj kończy i tutaj w tej klasie B to nie mamy już w ogóle żadnej twórczości, jest tylko odbiór tego, więc to są, no nazwijmy to odbiorcy. To jest publiczność, prawda, która przychodzi do teatru i ci interpretatorzy stanowią pomoc od twórcy właśnie do tych odbiorców. To dzięki interpretacji aktora widz teatralny dowiaduje się tego, co powiedział Szekspir. Dzięki grze wirtuoza na skrzypcach to się dowiaduje, co Beethoven tam skomponował i tak dalej. A teraz z drugiej strony zaczyna się inna polka. Wiecie, to są władcy, to są ci właśnie o wielkiej mocy socjologicznej, której to ich lęki pokażą i zdobyły z tym, jak się da. Otóż
ci tutaj pośrodku, ci klasy AB, to są te klasy częściowi władcy, bo oni mają tylko składnik A, a reszta to jest B. Otóż ci są władcy z cudzej nominacji, to znaczy to, co władcy im zlecą do zrobienia, to oni będą na to kierownicy, czy księgi, oficerowie, inżynierowie, prawda, nie oni postawili cele, które tam trzeba osiągnąć i oni dostali rozkazy, ale teraz to trzeba ubrać w jakąś formę bardziej szczegółowo i dlatego tutaj mamy organizatorów. Organizator to nie jest władca. To on jest tylko z cudzej nominacji. Gdyby władca go odwołał z tego, to koniec dzieje. A kim są ci ludzie klasy B? O, to są robotnicy, robotnik dostaje rysunek śrubki, czy wokół, który ma wykreślić i nie interesuje się niczym więcej, ani tym, kto to zorganizował i dlaczego tak, a tym bardziej nie interesuje, do czego to ma służyć. I on ma zrobić według rysunku średni za 20 mm, długość 300 i dla niego sprawa się skończyła, plus oczywiście odchyłki. Czyli jak widać w środku, ta najliczniejsza statystycznie klasa, to są ludzie, którzy dla twórców informacji, czyli kultury, są odbiorcami, a dla twórców cywilizacji, czyli twórców siły, są wykonawcami już zupełnie szczegółowych obrazów. I teraz widzimy wobec tego, że gdyby tylko był ten przebieg środkowy, to można powiedzieć, że największymi twórcami to są dzieci, prawda? Bo oni mają malutkie już w pierwszych latach. Niestety na twórcę składają się dwie rzeczy. Mianowicie ten dynamizm, który trzeba mieć jako egzodynamizm, plus informacje, jakimi trzeba przy tym operować. Ale dziecko, zwłaszcza niemowlę, chociaż ma bardzo ostrą klasę C w dynamizmie, to jego zasób informacji jest znikomy. Wobec tego trzeba się trochę pouczyć, pójść do szkoły i tak dalej. Ale jak się pójdzie do szkoły, o tym ja mówię o tym przebiegu, no to się mając gdzieś tam po 20, to się już nie tylko przestało być klasy C, ale nawet klasy B, C i zaczyna się wchodzić w klasę B. Czyli to jest tak, jak z zakrótką kołdrą, że wtedy, kiedy był dynamizm do twórczości, nie było informacji, a kiedy są informacje, to się skończył dynamizm, prawda, wziął status. Czy wobec tego wynika, że nie ma twórców, ale są, tylko nie na tej linii. To właśnie ci opóźnieni, bo oni są długo w klasie C, jeszcze dłużej w klasie BC, to oni zdążą dostać te informacje, które są do tworzenia potrzebne i robią to, prawda. I dlatego, jak Państwo popatrzą na aktorów, na skrzypków, na pianistów, na śpiewaków, Państwo zaraz zobaczą, że to się wszystko zgadza z tym schematem. Oni są po prostu w fazie tej BC. Pan trafnie dzisiaj powiedział, że wiek biologiczny, a wiek kalendarzowy to są dwie różne rzeczy. Ten wykres właśnie to mówi, dlatego, że gdyby tylko była jedna krzywa przebiegu, to ona byłaby przetłumaczalna na oś czasu, prawda, jednoznacznie, ale to jest rozrzut. I wobec tego ci ludzie w tym opóźnionym przebiegu, to oni są dopiero powiedzmy w wieku lat 30 w fazie, którą przebyliby na przeciętnej wieku lat 15, prawda. Czyli oni zostają długo dorosłymi dziećmi. Nawet ktoś tak powiedział o tych ludziach ze sztuki, że to są duże dzieci, prawda? To u nich za tą masą patologiczność tych średnich zawolnych. Natomiast jeżeli chodzi o tych przyspieszonych, to ci to są starcy w wieku lat 30. Oni już to wszystko przeszli. Oni są już wyrachowani. Aż zdumiewające, że tak młody człowiek już, prawda, ma takie cechy charakteru, jak normalny i przeciętny człowiek ma w wieku lat 60. No i dlatego na tym przebiegu przyspieszonym to powiedzmy są młodzi ludzie, którzy w końcu szkoły średniej, a już na początku studiów na pewno, to już są jakimiś prezesami rozmaitych organizacji, komisji, komitetów, a potem na 40 albo 60 zostają ministrami i tak dalej, bo ich do tego ciągnie, oni mają charakter, który
się właśnie na to kwalifikuje ze względu tych lęków, o których powiedziałem. Teraz, proszę Państwa, co ze sportu? Otóż sport to jest przecież drugie życie, w tym sensie drugie, że istnieje życie rzeczywiste, z którym chodzi o życie biologiczne, chodzi o pieniądze, chodzi o jedzenie, chodzi o pracę, ale sport to jest wszystko fikcja. Dlaczego liczą się w piłkarstwie bramki strzelone, dlaczego się nie liczy na przykład rożnych rzutów za pół bramki? Bo tak regulamin ułożono, mogliby ułożyć, że rzut rożny to jest już pół bramki, prawda? Można by ileś punktów zaliczać za rzut karny, za rzut wolny, prawda? Ale się tego nie robi, bo tak jest regulamin inny. Dlaczego w szachach to jest roszada, a mogłoby jej nie być, bo to jest dziwolog, a jest, prawda? Otóż zwycięstwo w sporcie to jest osiągnięcie niczego, dlatego że to jest tylko liczba w tablicy, że tyle a tyle wygrała drużyna przeciwko tam drużynie. Ale mija rok, już nikt nawet nie pamięta, jaka drużyna z jaką, ile tam punktów zrobiła, a za 10 lat, to tylko się pamięta mistrzów świata z jakichś nadzwyczajnych powodów. Normalnie cała ta sieczka wyników przepada w pomocy nienawiści. Była źródłem wielkich emocji dla kibiców w czasie meczu, ale potem już nic nie wie, to już są nowe rzeczy. To jest po prostu przetrawiona sprawa bez żadnego skutku. Jak weźmiemy pod uwagę, że na przykład teraz w szachach na olimpiadzie szachowej Rumunia zajmuje drugie miejsce, to jednak z drugiej strony wiemy, że Rumunia jest w stanie pewnego kryzysu gospodarczego. Co im przyjdzie z tego, że szachistki czy szachiści później, którzy zajmują tam drugie miejsce, to ani jednego dolara nie przysporzy. Dolar jest wartością rzeczywistą, a wynik na tablicy szachowej to jest tylko zapis liczbowy. Dlaczego jednak ta fikcja istnieje, rozszerza się, dlaczego jest tak ceniona, dlaczego ludzie się tak do tego palą? Dlatego, proszę Państwa, że człowiek nie tylko jest produktem intelektualnym, to znaczy ma nie tylko te parametry, ale również i te, które są źródłem emocji, bo przecież wyrzucanie energii, albo jej pobieranie, albo pilnowanie energii, to są wszystko emocje, to w tej kategorii, to jest na schemacie, można powiedzieć.